Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować model lokomotywy spalinowej, ale nie jest to lokomotywa SP42 z numerem inwentarzowym 051. Natomiast dlaczego akurat pokazuję w kadrze akurat ten model? Ponieważ model, który chciałem Wam dzisiaj zaprezentować, jest to właśnie przeróbka na bazie tej lokomotywy o numerze katalogowym 59274. Jest to przeróbka na życzenie sklepu Świat Modeli Rybnik. Świat Modeli Rybnik zlecił wykonanie takiego malowania lokomotywy w kolorze właśnie Polsatu, lokomotywy SU42 z numerem inwentarzowym 502. I ta lokomotywa, którą właśnie dzisiaj będę prezentował, to jest właśnie ta lokomotywa, model tej lokomotywy. Model tej lokomotywy jakiś czas temu jeszcze był dostępny w sklepie Świat Modeli Rybnik, ale chyba została już wykupiona ostatnia sztuka, z tego co widziałem, bo akurat jestem po targach Hobby w Poznaniu i był tam wystawiony jeszcze chyba ostatni model, właśnie można było kupić na stoisku właśnie Świat Modeli Rybnik, można było kupić ten model i chyba już właśnie został wysprzedany, także teraz chyba zostaje tylko rynek wtórny. Jak wyglądała ta lokomotywa wcześniej? Tu mam taką krótką historię tej lokomotywy. Zaczęła ona pracę w 1999 w grudniu. Wyglądała ona właśnie w takim malowaniu tutaj jak dzisiejszy model, który będę prezentował, właśnie w tym malowaniu żółto-niebieskim, a później została ona przemalowana w barwy właśnie przewozów regionalnych. I tak właśnie już do końca w takim malowaniu ona jeździła. Ja natomiast pokazuję właśnie tą lokomotywę z tej pierwszej epoki, której ona jeździła, czyli przed 2000 rokiem, właśnie w malowaniu tak zwany Polsat. Postaram się właśnie zaprezentować dzisiaj ten model razem z takim jednym wagonem właśnie w malowaniu zielonym. Z tego co widzę, tutaj to jest właśnie PKP, chyba z taką właśnie trumienką. No i teraz nie przedłużając, zapraszam na krótki unboxing, a później przejazd tego modelu lokomotywy po mojej makiecie. Aktualnie w kadrze widzicie pudełko. Pudełko od firmy Pico, ale z dodatkową naklejką, która mówi, że ten model jest przerobiony na życzenie właśnie, na zlecenie Świat Modeli Rybnik. To jest numer lokomotywy, która właśnie tutaj jest na tym rysunku. To jest SU42, numer inwentarzowy 502. Jak tutaj dobrze widać, przebija się oryginalny numer katalogowy oryginalnego modelu, na bazie którego właśnie został stworzony nowy model lokomotywy w malowaniu Polsat. No i rozpakowanie. Nie jest to rozpakowanie, nie unboxing. Ostatnio ze znajomym takim modelarzem rozmawiałem, mówię, że nie lubi czegoś takiego jak unboxing, więc to nie jest unboxing, to jest u mnie rozpakowanie modelu. No i tak tutaj właśnie mam model zapakowany. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę, wyciągając tutaj ten model. Teraz pokażę, tylko go wyciągnę do końca. Na co trzeba zwrócić uwagę? A mianowicie tutaj taki zyndzel jest w tej lokomotywie. Ja nie widziałem na zdjęciach z tej lokomotywie takiej trąbki. Nie wiem, to jest chyba jakieś odprowadzenie chyba albo pary, albo wody, bo wiem, że gdzieś tutaj w tej części ta lokomotywa ma jakieś takie zbiorniki,
z jakimiś tam uzupełniającymi płynami, czy ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem maszynistą, więc ciężko mi się wypowiedzieć na temat, natomiast wiem, że tutaj coś takiego właśnie chyba do tego służy, ale nie widziałem na zdjęciach, które pokazywałem wcześniej w komputerze, nie widziałem takiego właśnie tutaj elementu w tej lokomotywy prawdziwej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o boczną część, mamy numer lokomotywy oraz numer inwentarzowy, no i oczywiście przydział. Dodatkowo, co tutaj charakterystycznego jest w stosunku do oryginału, to jest to, tutaj dorzucony jeszcze taki został element zewnętrzny, taki przyklejony, nie wiem, co to jakiś jest, czy to jest, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jak ktoś wie, to proszę w komentarzu, co to za element tutaj w tym miejscu. W oryginalnym modelu tego nie ma. Tak wygląda z góry, standardowo, o tyle, że przemalowana lokomotywa właśnie w barwach niebiesko-żółtych. Czoło lokomotywy. Z drugiej strony. No i spód lokomotywy. Tak wygląda. Standardowo jak to model od Pico. Tutaj oczywiście przy pierwszym moim wyciągnięciu, pierwsze co się tutaj stało, to oczywiście został łamany ten element, więc on już jest tutaj klejony u mnie. Nie wiem, czy widzicie. Jest on już tutaj reanimowany z mojej strony, także niech żyje zgrabność. Ale wiadomo, takie elementy wystające są narażone na takie uszkodzenia. No i teraz zapraszam Was na prezentację tego modelu już na mojej makiecie. Zanim jeszcze pokażę, to dodam, że model jest wyposażony już w dekoder jazdy oraz dźwięku. Jest to dekoder, który został przełożony z innego modelu, który gdzieś tam kiedyś dostałem też z rynku wtórnego. Nie wiem, co to za dekoder, ani kto to montował. Natomiast ledwo tu się zmieścił. Niektórzy może zwrócili uwagę, tu na sam dole niestety nie można docisnąć do końca, ponieważ model razem jest z dekoderem oraz jeszcze dodatkowo jest tam kondensator i niestety to wszystko niestety tak jest upchane w środku, że nie można do końca docisnąć tej górnej części modelu. Ważne, że z daleka ładnie się prezentuje. Musi ktoś wiedzieć, że tutaj coś takiego jest. Jak nie wiadomo, to nie rzuca się to w oczy specjalnie. No i teraz, nie przyciągając, zapraszam na prezentację już przejazdu tego modelu po mojej makiecie. Tak, model stoi już na makiecie. Zanim wykonam przejazd, jeszcze pokażę, jak działają dźwięki w tym modelu. Tutaj klawisz F8, rozruch silnika w tym modelu. Bardzo fajnie ten dźwięk SM, czy SU w tym przypadku 42, bardzo fajny ten dźwięk mają. F1, F2, F3, zmiana sprzęgu, F4, jakaś chyba sprężarka, F5, F6, coś tam, jakiś dźwięk, ciężko wyłapać co, F7, znowu jakiś dodatkowy element silnika, F9, taki dźwięk jak w samochodzie. No i pociąg odjeżdża. U mnie przy peronie drugim jest. No i teraz zapraszam już na przejazd tego modelu po makiecie.
Tak, to był przejazd lokomotywy SU-42 z numerem inwentarzowym 502, malowanie Polsat. Jak zwróciliście uwagę, odcinki, w których pokazywałem przejazdy, były bardzo krótkie. Z czego to wynikało? Coś z tym dekoderem jest nie tak, dlatego że po przejechaniu paru metrów lokomotywa zatrzymuje się, ale to nie jest problem, że gubi gdzieś zasilanie, ponieważ dźwięki wszystko w tym momencie, w tym samym czasie działają poprawnie, tylko lokomotywa się zatrzymuje. I teraz zastanawiam się, co może być przyczyną, czy to coś jest źle ustawiony dekoder, coś jest uszkodzony, ciężko powiedzieć. Ewentualnie można by spróbować było zrobić restart takiego, taki reset takiego dekodera. Spróbuję coś takiego zrobić, jak mi się uda, to Wam pokażę za chwilkę w następnej scenie, jak właśnie robię taki reset takiego modelu i zobaczymy później, czy to coś pomogło. Także zapraszam do następnej sceny. Tak, przygotowałem sobie taki prowizoryczny taki tor do programowania za pomocą Multimausa. Lokomotywa ma w tej chwili ustawiony adres CV1/3. Ok, no i teraz spróbuję wykonać reset dekodera. Reset dekodera ze standardem CCC, czyli sterowaniem cyfrowym, polega na tym, że do CV8 wysyłamy wartość 8. No i tutaj za pomocą Multimausa wchodzimy w tryb programowania. Wybieramy sobie programowanie, OK. Wchodzimy na tryb programowania CV. Mamy jeszcze możliwość programowania w trybie na makiecie, ale lepiej to działa na torze do programowania właśnie w trybie CV. No i idziemy sobie do programowania CV. Wywołujemy. Podajemy CV, który chcemy zaprogramować. W tym przypadku jest to numer 8, czyli ustawiamy sobie 8. Numer 8. OK. Przez chwilę mamy ciszę. W tym momencie może też lokomotywa ruszyć. On sobie w tym momencie odczytał, że jest tam 8. Zostawiamy tą wartość 8 i wysłanie wartości 8 do CV8 powoduje reset właśnie dekodera. No i sprawdźmy, co się dzieje. Tak, przez chwilę lokomotywa ruszyła. No i sprawdzimy za chwilę, czy coś to pomogło. A mianowicie teraz spróbuję postawić znowu lokomotywę na normalnym torze. No i sprawdzimy, czy lokomotywa normalnie jedzie, czy znowu się zatrzymuje. Także zapraszam do następnej sceny. No i tak, teraz spróbuję Wam pokazać, czy coś to pomogło. Aktualnie kamerę trzymam jedną ręką, więc może troszeczkę ją gibać w lewo, w prawo. Także wybaczcie. No a drugą próbuję tutaj sterować. Dlaczego chcę pokazać cały przejazd tego modelu jednym ciągiem po makiecie i sprawdzić, czy coś pomogło wykonanie restartu dekodera. No to startujemy. Daję maksymalną prędkość nam na dekoderze. Zróbmy jeszcze jedno okrążenie, czy to na pewno pomogło. Czy lokomotywa się zatrzyma? Czy przejedzie bez problemu? No dobrze, zatrzymałem lokomotywę. Sprawdzimy jeszcze raz, bo coś mi się wydaje, że chyba ona zatrzymała się sama, a nie przez to, że na manipulatorze zmniejszyłem prędkość. Także jeszcze jedno okrążenie, żeby Wam pokazać, czy coś pomogło. Jak nie pomogło, no to niestety nie mam pomysłu, co tu można z tym dekoderem więcej zrobić. No i chyba jednak nie pomogło. Widzicie, że
model się lokomotywy zatrzymał, a w tym samym czasie dźwięk działa. Także coś tutaj jest chyba z dekoderem. Możliwe, że jest zepsuty, albo ma coś nie tak. Coś nie tak ustawiony mechanizm podtrzymywania. Ponieważ jest tam założony kondensator, możliwe, że jest on po prostu założony źle. On był jakby w komplecie razem z dekoderem. Razem z dekoderem też przełożyła się ten kondensator. Ale widzę, że lokomotywa tylko raz się zatrzymała. Na razie jedzie płynnie. Nic się nie dzieje. Także widzicie, ciężko takie czasami sytuacje wykryć wcześniej. Dobra, ją zatrzymam. O, jednak niestety to coś dekoder. Widzicie, próbuję zatrzymać, ale ona szybciej się zatrzymała. Także to nie było zatrzymanie przez manipulator. Teraz dopiero zatrzymałem to za pomocą manipulatora. Także widzicie, no czasami się zdarza, że trafiają się jakieś takie dekodery, gdzie jest problem z jazdą. Nie zawsze wiadomo, co jest tego przyczyną. Film dobiegł już do końca. Dalej mi się troszeczkę ręka trzęsie, bo trzymam ją, tą kamerę, jedną ręką. Teraz troszeczkę podtrzymam drugą, żeby się tak nie gibała. I tak, no film dobiegł już do końca. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo tych krótkich przejazdów, film się Wam podobał oraz prezentacja samego modelu. Model oczywiście no nie jest jakby, nie jest to wina modelu samego, tylko dekodera, że tak to jeździ, jak jeździ. Będzie trzeba pewnie wymienić dekoder na jakiś inny, no i wtedy będzie można się cieszyć już w pełni tym modelem w takim ładnym właśnie malowaniu niebiesko-żółtym, tak zwany Polsat. Także dzisiaj z Wami się już żegnam. Zapraszam jak zwykle na inne filmy na moim kanale. Cześć!